Tylko tak, zaczniemy sobie od Stanowskiego, bo mnie ciekawi ten temat. Jak zmyślić karierę i trafić na szczyt? Natalia Janoszek versus TVN, Polsat i TVP. No, z tym zmyślić karierę i trafić na szczyt, już ostatnio przerabialiśmy taki temat, także widzę, że może tego jest więcej. Na początek zagadka, co trzeba zrobić w Polsce, aby zostać gwiazdą? Odpowiadam. Nic. Trzeba powiedzieć, że jest się gwiazdą. I to naprawdę wystarczy. Ludzie w pewnym momencie wam uwierzą, o ile nie uwierzyli od razu, ponieważ nikt nie byłby tak bezczelny, żeby opowiadać, że jest gwiazdą, podczas gdy nią nie jest. Poza tym ma tak wielki dosyć gwiazd, że każdy, kto się gwiazdą czuje, jest w stanie odgrywać rolę gwiazdy i chodzić na te wszystkie ścianki i stawać przed kamerami, jest po prostu na wagę złota. Więc każdy, kto się czuję gwiazdą, jest potrzebny jako gwiazda. Poddam się zabiegowi przyczepienia sobie narządu męskiego jako pierwsza Polka i pierwsza kobieta na świecie. Do takich rozważań skłoniła mnie Caroline Derpieński, czy tam coś w tym stylu. No nie. O Jezus Maria. Ja już nie mogę patrzeć na nią. Jest popyt, jest podaż. Tak naprawdę zwykła Karolina z Białegostoku, która po prostu... Nie, Karolina, przepraszam, Caroline from Miami. ...się obudziła i stwierdziła, że będzie z USA milionerką i zaczęła opowiadać ludziom, że jest milionerką z USA i że tam zna Kardashianów czy coś. Mieliśmy też przykład Justyny Gradek, to chyba, znaczy na pewno ta z dużymi cyskami. Ale wszystkich pobił Adam Pabiś, rzekomy doktor, który przez bardzo długi czas był ekspertem w telewizjach śniadaniowych. Opowiadał, że jest gwiazdą wśród lekarzy, a że gwiazda była potrzebna, zwłaszcza wśród lekarzy, no to nie został. Audiolog, neurobiolog, tak protetyk słuchu. Potem dopiero się okazało, że wcale nie jest lekarzem i że zmyślił sobie całą karierę zawodową oraz naukową. Skoro nikt nie weryfikował do czasu nawet lekarza, to nic dziwnego, że w rozrywce w ogóle nikt nikogo nie weryfikuje. Pewnie nie każdy z was, ale część na pewno, słyszała o takiej osobie jak Natalia Janoszek. Ona w dwa... Nie słyszałem. Przyznam szczerze, nie mam pojęcia. Nie wiem, kto to jest, ale to powiem przez to, że telewizji nie oglądam. W 2022 roku wystąpiła w Tańcu z Gwiazdami. No. W 2023 w Twoja twarz brzmi znajomo. To są chyba najbardziej prestiżowe programy w Polsce dla gwiazd. Najbardziej prestiżowe, a więc doszła na sam szczyt w tej swojej branży rozrywkowej. Jeśli kogoś pytam, kim jest Natalia Janoszek, to oczywiście zazwyczaj ktoś nie wie, ale jak już ktoś wie, to mówi: to jest ta, co zrobiła karierę w Bollywood. To jest ta słynna polska aktorka, która podbiła Indię. I z tego znana jest właśnie Natalia Janoszek. I bardzo chciałam też pokazać się Polsce, chciałam, żeby Polacy mnie poznali z trochę innej strony, nie tej z czerwonego dywanu, tylko tak... Kurwa, naprawdę, nie no, flashbacki jakieś mam. Takiej właśnie zwykłej, no, a ja nadal nie mam pewności, czy mam w Polsce fanów, bo startuję od zera. Są tu osoby, które mają rzesze fanów już. Aktorka z Polski, która podbiła Bollywood. Lubię tą energię, którą mi daje scena, którą mi daje publika, kamery. Powiem wam szczerze, sam uwierzyłem. Natalia Janoszek, aktorka, która gra w bollywoodzkich filmach, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedyś wpadłem jednym uchem, że Polka zrobiła karierę w Bollywood. Stwierdziłem w sumie, czemu nie? Dlaczego miałabym nie zrobić Polka karierę w Bollywood? Potem o tym zapomniałem, ale gdzieś widocznie po głowie mi to krążyło. I ostatnio jak ją zobaczyłem, to zacząłem się zastanawiać, kurczę, czy ona nie za długo siedzi w Polsce, jak na taką rozchwytywaną bollywoodzką gwiazdę? Logiczne wnioski nadchodzą. Ona nie powinna tam właśnie zarabiać kolejnych grubych milionów w superprodukcjach. Teraz wielu z was zada całkiem zasadne pytanie. Czy ja nie mam w życiu nic lepszego do roboty niż weryfikowanie Natalii Janoszek? Odpowiadam, nie mam. Natalia Janoszek i Rafał Macerak. Natalia i Rafał, no to wyglądało jak taniec finałowy po prostu. Mogli nawet zagrać w Bollywood, ale wybrali Wawer i Taniec z Gwiazdami. Od razu zaspoileruję resztę odcinka. Natalia Janoszek jest taką gwiazdą w Bollywood jak zespół Bayerful w Chinach. Czyli ch**a tam, nikt jej nie zna. Jedno i drugie opiera się na opowieściach, których nikomu nie chciało się sprawdzić. Pamiętamy przecież, że Bayerful opowiadał, jak to podbił całe Chiny, a potem się okazało, że Chiny nie wiedzą, że zostały podbite. I tak samo jest z Natalią. Gdybyśmy karierę Natalii z Bollywood chcieli przenieść do Polski, to Natalia byłaby babką potrąconą na pasach w piątym odcinku W11 Wydział Śledczy. Prawie wszystko, co przeczytacie o niej w polskich mediach, jest kitem. Just maybe I'm crazy. Hey, hey, hey. W zasadzie jest to najlepiej poprowadzony kit w historii
polskich mediów. Nikt tak profesjonalnie nie zmyślił samego siebie i tak sukcesywnie brnąc w to kłamstwo nie doszedł tak daleko jak Natalia Janoszek. Właśnie dlatego jest to dla mnie niezwykle interesujące. Natalia Janoszek to jedna z nielicznych polskich aktorek, które zrobiły karierę za granicą. Przywiozłaś nam kolejną statuetkę, którą widzimy tutaj na planie pierwszym. Tak jest. Serdecznie ci gratulujemy. Jak ty sobie radziłaś tam na początku? Wszyscy nasi widzowie wiedzą, ale ty w Indiach masz kilkuosobową, nierzadko ochronę. Aktorka, która robi wielką karierę. W Bollywood jest nazywana polską księżniczką. To najlepsza aktorka międzynarodowa, Natalia, to jest poważna sprawa. No. Co to było? Co to była za statuetka? Film Festival. Chyba w Decathlonie takie widziałem. Zacznijmy od zdania, które pada prawie zawsze, prawie niezmienione w polskich mediach, gdy tylko ktoś pisze o Natalii Janoszek. Tego jest dużo więcej niż ja przeczytam. Wystarczy, że w Google sobie wpiszecie odpowiednie frazy i wam wyskoczy tego po prostu zatrzęsienie. Onet Plejada. Latem 2018 roku zgarnęła aż dwie nagrody na prestiżowym festiwalu IFA w Indiach. Pytanie na śniadanie TVP. Latem 2018 roku zgarnęła aż dwie nagrody na prestiżowym festiwalu IFA w Indiach. Party.pl. Warto wspomnieć, że Natalia Janoszek jako pierwsza polska aktorka dwukrotnie zdobyła prestiżową nagrodę IFA. SK. Aktorka kojarzy się głównie z Bollywood, gdzie ostatnio zdobyła prestiżową nagrodę dla najlepszej aktorki międzynarodowej IFA. Za najlepszą rolę żeńską w dramacie Chicken Carlo. Co jest, kurwa, za nazwa? Czemu taka nazwa? Czy to już trollowo brzmi? Czy to już brzmi jak troll jakiś totalny? Zdobyła prestiżową nagrodę dla najlepszej aktorki międzynarodowej IFA. Musicie to odróżnić, jest IFA i IFA. I IFA to jest prestiżowe. Istnieje już ponad 20 lat, odbywa się w różnych miejscach na świecie, a to Londyn, Madryt, Singapur, promują Bollywood, oglądają to ludzie na całym świecie, jest to robione, wiecie, no z wypierdem, generalnie wielka gala, piękne suknie. No nie, no trochę to wygląda jak festiwal jakichś kabaretów po polu. I dużo hajsu. No więc to jest IFA. No jest jeszcze IFA. To jest to miejsce, gdzie Natalia Janoszek zdobyła jakże prestiżową nagrodę dla najlepszej aktorki, zresztą dwukrotnie. Powoli się wszystko rozwija, jest to drugi raz z rzędu, kiedy dostałam tą nagrodę, już rok temu miałam szansę zostać nagrodzona. Natomiast festiwal IFA, gdyby był festiwalem filmowym w Polsce, byłby rozdaniem dyplomów w Domu Kultury w Płońsku. Arkanki pehle antarrashtriya film festival ka aagaz hua. अखिलेंद्र मिश्रा यशपाल शर्मा के चेयरमैन श्री ऋषि प्रकाश मिश्रा और आयोजकों को बधाई दी और तलब है कि इस फिल्म में झारखंड के 100 से ज्यादा कलाकारों ने अभिनय किया Nie wiem skąd. Well. No cóż. To już gala olejnika lepiej wyglądała. No, a tu już się trzeba postarać. Polskie media padły na to, żeby określać ten festiwal mianem prestiżowego. Festiwal wygląda tak, jakby jego budżet wynosił 12 rupii, ale z tego połowę ktoś ukradł. Podczas tej pierwszej edycji nagrody chyba dostali wszyscy, którzy pojawili się na tej sali, bo ponad 100 osób nagrodzono w 91 kategoriach. No i potem jeszcze zorganizowano mecz krykieta, ale niestety nikt na niego nie przyszedł. W tym czasie celebrity cricket match ka ayojan kiya gaya, jisme Bollywood ki team ne 7 run se romanchak jeet hasil ki. Za co nagrodzona została Natalia Janoszek? Bo no właśnie, no właśnie, bo to jest łagodniejszą dla niej wersję, że nie za desperację. Otóż filmem życia Natalii Janoszek jest film Chicken Curry Low. Czujecie pewnie po samym tytule zapach kina klasy C. Ja ten swąd wyczuwam idealnie. Ale okej, może tytuł się po prostu nie udał. Trochę mnie zastanowił fakt, że na stronie IMDb, czyli największej bazie filmów na świecie, ten film został oceniony przez zaledwie 90 osób. To jest trochę mało, jak na Bollywood. Ja pierdolę, ale powiem wam, że nie wiem. Ale w telewizji często są takie przypadki, albo reklamują jakichś dziwnych, wiecie, specjalistów, lekarzy. Przecież tak samo było już tam wcześniej tym gościem, co sobie ten kościół założył, nie? Co też w odcinku mówiłem, do którego należy nasz apostoł.
słynnym. Wiecie, i zapraszają takich ludzi, ich promują w ten sposób, dając im wiarygodność. A potem każda taka osoba wrzuca sobie na profil na Instagramie, na stronę, czy na, nie wiem, na Facebooka, whatever, wrzuca, że była w telewizji, no i wszyscy, nie, no to jak była w telewizji, no to chyba legitne. No a potem są, kurwa, takie kwiatki jak tutaj, no. Kobieta ze Śląska, Natalia Janoszek o sukcesach w Bollywood. Natalia Janoszek i Tom Cruise razem. Fajnie. Polka, która wie, jak spełniać marzenia. A jak już byłem na Times of India, to sobie poklikałem, czy jest tam coś o Natalii Janoszek, no bo w końcu jest taka znana. I nie ma żadnego artykułu o niej. Jest tylko teledysk, którym ona tańczy, ale nikt go prawie nie obejrzał. Poszedłem śladem jej filmu życia. Wszedłem na stronę Box Office India. I wiecie co? Okazało się wedle tej strony Box Office India, że w Indiach ten film w kinach obejrzało łącznie 6 tysięcy osób. Żebyście znali skalę, rekord na indyjskim rynku wynosi 70 milionów. Ten film obejrzało 6 tysięcy osób. Ale najlepsze jest to słowo, które tam się wyświetla. Disaster. Disaster. Katastrofa. Filmy Janoszek w Bollywood możemy policzyć na palcach jednej ręki i to ręki takiego zaawansowanego wiekowo drwala. A to i tak wyłącznie pod warunkiem? Ale widzicie, jak to jest. Bo to jest tak samo jak z tą Caroline Derpiński, nie? To jest dokładnie taki sam case, co pokazuje pewien schemat, jak to działa. Czyli przylatuje ktoś z jakiegoś tam z zagranicy, opowiada, co tam robi i teraz jakiś dziennikarz czy coś, załóżmy optymistycznie, że sprawdza. No i sobie patrzy i mówi, no rzeczywiście ta Caroline była na jakimś tam wybiegu, nie? Rzeczywiście jakieś ubrania miała na sobie i coś tam pokazywała. Ale już nie sprawdza, czy to jest, nie wiem, jakiś duży pokaz, czy to jest sensowne, czy nie. Bo wystarczy powiedzieć, że to był pokaz mody na przykład w USA, czy tam pokaz mody konkretnie tam w Miami, tak? I to już brzmi na tyle światowo dla ludzi tutaj, że każdy to łyka. I tak samo tutaj, że ona jest jakąś tam aktorką w Bollywood. No ale chuj, że te filmy tam 6 tysięcy osób ogląda. Ważne, że brzmi to tak światowo. I tak mi się to wydaje. I zauważcie, że to jest ten sam dokładnie schemat, że coś jest na rzeczy, bo rzeczywiście ona gdzieś zagrała, tak? W jakimś filmie. Tak samo jak Caroline, no gdzieś tam jakieś ubrania jako modelka prezentowała. Tylko kurwa nikt się nie zagłębia w te szczegóły i łyka jej narrację na zasadzie ogromnego sukcesu. Ale to jest dokładnie ten sam klimat. Ale to pokazuje, jak Polska nadal jest za ściankiem, przyjedzie ktoś z zagranicy i wielka ekscytacja. No jest tak niestety. Uważam, że w takiej powszechnej świadomości nadal tak jest, że ten... Plus zobacz, jak ludzie tak marzą, nie? Że tak jak na przykład, powiedzmy, z Ferrari na przykład, że tutaj w Polsce odnosi sukcesy, twierdzi, że tam jest największym freak fighterem i w ogóle, no ale już chce karierę w USA robić, wiesz? I to siedzi gdzieś tak w podświadomości u ludzi, że tam no w Polsce to ten, ale w USA no tam to jak odniosę sukces, to dopiero będzie sukces. Wiesz, o, jakbym w dolarach zarabiał, to będzie, wiesz. I to niestety, ale tak siedzi w ludziach cały czas, takie myślenie. Mogła też pójść od dwóch do dwóch, trzech redakcji, zapłacić im za artykuł, a reszta podłapała, bo jak kilka źródeł pisze, to musi być prawda. Niby tak, ale trzeba było prześledzić dokładnie, jak to się zaczęło, w sensie, gdzie był ten pierwszy motyw. Natomiast... No wydaje mi się, że wiesz, jak ktoś przychodzi do telewizji i w tylu programach był jak ona, no to no też te programy chyba robią jakiś research, no bo jak ci ludzie mają potem z nią gadać, zadawać jakieś pytania i tak dalej, jeżeli no nic nie sprawdzili. Chociaż no kurwa, to też jest ciekawe, że ona mi mówi o festiwalu IFFA, czy jak to się tam czyta. I o, tak rzeczywiście poważni dziennikarze siedzą i z nią o tym gadają. Tak naprawdę w sumie wychodzi na to, nie mając pojęcia, czym jest ten festiwal. No bo zobaczcie też, jak to jest. Jak to jest, że ja na przykład jako losowy ziomek gdzieś tam z sieci prowadzący sobie kanał na YouTube sprawdziłem, kim jest Caroline Derpiński i badałem tę całą sprawę, a jednocześnie mnóstwo innych portali, programów i tak dalej napierdalało jej historię i powielało wersję, że ona jest wielką gwiazdą. No to jest już samo w sobie trochę dziwne. I nie chodzi o to, że ja tutaj się fleksuję czy coś, tylko mówię o tym, że to jest zjebane taki układ, że nie wiem, jeden gość jest w stanie sprawdzić, o kim w ogóle nagrywa materiał albo porusza temat, a wielkie korporacje, które mają od tego mnóstwo ludzi, jeszcze kolejnych na planie i tak dalej, jakoś w tym całym przepływie informacji nie ma nikogo, kto by po prostu wszedł do sieci i zrobił jakiś podstawowy research. Oto bowiem trailer filmu Dreams, z którego nasza kochana Natalia jest chyba bardzo, bardzo dumna. Czegoś takiego nie wyemitowałaby nawet Polonia 1 w 1990 roku, a emitowała wszystko. Natomiast Janoszek uznała fakt, że to się nagrało, już za wystarczający,
żeby napisać książkę Za kulisami Bollywood. I zaczęła się uwiarygadniać w Polsce jako aktorka, która podbiła Bollywood. Wystąpiła w tym czymś, co przed chwilą wam pokazałem, czego nikt nie obejrzał. Przyjechała do Polski i zaczęła budować swój wizerunek jako osoby, która podbiła Bollywood. Natalia Janoszek ma 1 800 000 followersów na Instagramie. Wszedłem wczoraj na taką stronę, która weryfikuje prawdziwość followersów. Zdaniem tej strony 84% jej obserwujących to fejki. Oczywiście każdy ma fejki, bo każdy ma jakieś nieaktywne konta, to się pewnie zalicza jako fejki. Poza tym te fejki krążą też po internecie, doczepiają się do różnych kont samoistnie. Ja mam 17% fejków według tej samej strony. No ale jest jednak różnica, 17%, a 84%. Tylko zobacz, jakie to jest zajebiste. Te fejki są z Indii, w związku z czym... No właśnie, bo zawsze był ten argument, że ktoś robi karierę w Polsce, a fejkowe profile ma, kurde, z Indii, dokładnie. A tutaj co jej powiesz? Są z Indii, w związku z czym, no, jak zajebiste. Robisz karierę w Indiach i masz fejki z Indii, to zawsze możesz powiedzieć, ej, to nie są fejki z Indii, tylko to są prawdziwi ludzie z Indii. Bo nikt nie jest w stanie rozkminić, czy to są naprawdę fejki, czy nie naprawdę fejki. W związku z czym, to jest tak zmyślne, to nie ma słabych punktów. No. To jest kapitalne. Jak pisała książkę Za kulisami Bollywood, to ledwo z 1000 lajków mogła wyjść na tym swoim profilu. A sprawdziłem, że pierwszy raz 10 tysięcy pękło w 2019 roku, czyli długo po jej pierwszej nagrodzie na jakże prestiżowym festiwalu. Kis filmie Jharkhand ke 100 se zyada kalakaron ne. Ale to pękło, gdy się pojawiła na balu TVN-u. Przykro ci, kiedy w Polsce, a tak się zdarza, ktoś nie zna twojej roli i mówi, a tam tańczy, co ona tam gra, pomacha rękami, wielka aktorka. Nie jest ci przykro, widzę, że się to bawi, cieszę się. Rany, chciałbym powiedzieć, jak bardzo... Kurwa, i ci tryhardujący dziennikarze, co? Żeby tylko dupę tam wylizać. Jezus Maria, jakie to jest obrzydliwe. Oh my fucking God, man. Ale się... O Jezu. To nieznana w Indiach. Jest Natalia Janoszek i przyrównać ją do jakiegoś nieznanego w Polsce aktora. Ale niestety nie znam żadnego tak nieznanego w Polsce aktora, ponieważ jest on nieznany. Przygłupim dziennikarzom nie przeszkadza to iść dalej i pytać o Hollywood, bo z Bollywood do Hollywood jest krótka droga, więc Natalia dostaje całkiem serio pytania o Hollywood, a ona całkiem serio na te pytania odpowiada. Wróćmy jeszcze do Hollywood. Słuchaj, ale to tak nie jest łatwe przez... A może raczej prowokujące, w sensie takie coś skłania, żeby jeszcze bardziej się zagłębiała w swoje kłamstwa, a w końcu wagoni się wykolei z tym całym bullshitem. No myślę, że przeceniasz tych dziennikarzy, tak szczerze. Mi się wydaje, że oni rzeczywiście to łyknęli i po prostu dostali taką osobę, więc kręcili bajerę totalnie wokół tego wątku. Myślę, że przeceniasz ich z jakimś takim super ambitnym planem. O, przeambitni.pl, by the way. W Hollywood, czy ty tam masz agenta? Jak to wygląda, żeby trafić w ogóle do jakiegoś projektu? Obejrzałem ten jej hollywoodzki film. Obejrzałem. Cały obejrzałem ten jej hollywoodzki film. O kurwa, ale się zawziął. Czasami się mówi o kinie kategorii B, kinie kategorii C. Nie wiem, do jakiej literki zdołali dojść krytycy, ale ja powiem wam jedno. To jest kino kategorii Z. Tam są aktorzy kategorii Z, budżet kategorii Z, dialogi kategorii Z, fabuła kategorii Z. To jest po prostu takie gówno, że sam się sobie dziwię, że to przetrwałem. Ale przetrwałem tylko dlatego, że chciałem zobaczyć w tym filmie Natalię Janoszek. I wiecie co? Jej nie zobaczyłem. IMDb w obsadzie wymienia 17 osób jako aktorów, którzy faktycznie w tym filmie grają. I potem jest taka zakładka, wystąpili także w kolejności alfabetycznej. I jest tam rzeczywiście wymieniona Natalia Janoszek. Wymieniona jako ratownik. To mi dało do myślenia, że może... jedna babka przebiegła obok pani ratownik. I sobie to odwinąłem. I tak, i to jest właśnie wielka hollywoodzka kariera Natalii Janoszek. Siedzi dupą na piasku, a obok niej przebiega cycata blondi w kierunku jakiegoś faceta i Natalia się nawet nie odzywa. Trwa to, że możemy cały ten fragment puścić na cycatu i nikt się do nas nie doczepi. Możemy puścić całą karierę Natalii Janoszek w Hollywood.
Oczywiście nie przeszkadza to tej blagierce w kółko opowiadać o Hollywood. Pierwsza Polka, która gra i w Bollywood, i w Hollywood, i dostaje nagrody. Jakoś tak utarło się, że lubię być pierwsza. A tym przygłupom z mediów ciągle o to pytać. Z tego twojego Bollywood chyba nie jest aż tak daleko do Hollywood, co? Kiedyś do Wisły. Ojezu, nie mogę, kurwa. Nie. No nieważne, nikt niczego tutaj u nas nie weryfikuje. O, Natalia Janoszek zjadła kolację z Grecji milionerem. No coś mi to też świta już takie opowieści. Natalia Janoszek bez tajemnic. Teraz nadchodzi kolejny projekt, o którym jeszcze dużo nie mogę powiedzieć. Amerykański? Amerykański. Już... Ja pierdolę. Kurwa, zobaczcie tą jego minę. Ej, amerykański. Hollywoodski. Już jest nakręcony. Myślę, że kurwa na jakiś mem nadaje. Amerykański? Hollywoodzki? Mogę powiedzieć... Amerykański? Amerykański? Już jest nakręcony. Natalia chyba wyszła z założenia, że pierwszy milion trzeba sobie ukraść, a potem pójdzie już z górki. I rzeczywiście teraz idzie jej już z górki, więc konsumuje to swoje zmyślone życie. I nic dziwnego, że ma naśladowczynię, no chociażby ta wspomniana Karolina Zbiegł. Nie wiem, kto tworzył tekst o Natalii Janoszek na Wikipedii, ale nie ma wątpliwości, że ktoś skrajnie jej życzliwy. Prawdopodobnie ktoś z rodziny albo ona sama. Otóż chciałem jej bardzo, bardzo pogratulować, że w 2012 roku na jednym z azjatyckich konkursów piękności wygrała konkurs na najpiękniejszą sukienkę. I nagle piszą o mnie wszystkie media i oni wiedzą, kim ja jestem. Oni nie mylą mojego nazwiska, oni wiedzą, w jakich filmach gram, jak się nazywam, kim jestem. W ogóle możemy sobie zobaczyć ten fragment. Przyjrzyjcie się dobrze, może widzicie w tym momencie naszą Natalię. Cóż, prawdopodobnie jej nie widzicie, gdyż ma jakieś 1,58 m wzrostu, ale w tym momencie, proszę, wyłania się zza... Nie, no po co tak powiedział? Pleców w jakże pięknej kreacji, za którą otrzymuje... jakiś upominek. Ja kiedyś miałem najładniejszy plecak na obozie harcerskim, ale nie dostałem z tego tytułu żadnej gratyfikacji. Ponadto można przeczytać, że Natalia zyskała zagraniczną rozpoznawalność wystąpieniem w 2019 roku podczas ceremonii otwarcia 72. Festiwalu Filmowego w Cannes. Zapytacie, jakie to było wystąpienie? Odpowiada wam od razu. Otóż po prostu poszła do wejścia i trafiła. I to było jej wystąpienie, które dało jej wielką sławę. Nie występowała tam na scenie, nie grała w żadnym filmie, który był tam pokazywany. Ona po prostu weszła. I Wikipedia to odnotowała. Ale z czego jeszcze znana jest Natalia Janoszek? Otóż znana jest również z tego, że kiedyś jeden bardzo bogaty milioner z Grecji wylicytował za $1 000 000 kolację z nią, bez śniadania, żeby nie było. Kolację, samą kolację. Na przykład jak jest ładna dziewczyna i idzie na kolację, o, to się sprzedało. Zastanawiam się, czy są poza tymi cymbałami dziennikarzami jeszcze jakieś osoby na świecie, które naprawdę wierzą, że jakiś kola z Grecji zapłacił $1 000 000 po to, żeby zjeść kolację w towarzystwie Natalii Janoszek, która grała w Chicken Curry Low. Kolacja za $1 000 000. Grecki milioner zapłacił tyle, żeby się z tobą spotkać. Poleciałaś do Aten. Jak to wyglądało? Normalnie. Otóż... Na 100 kilometrów pachnie to skamem i oczywiście trudno to inaczej nazwać niż skamem. Można w internecie poczytać sobie o firmie Superbit. To są naprawdę poważne artykuły. Polski startup wyceniany na $800 000 000. Czy to będzie pierwszy polski unicorn? No kurwa, nie będzie. Od razu wam streszczę to, co się w przyszłości wydarzyło. Otóż to jest typowe naciągactwo, że wiecie, NFT, sprzedajemy jakieś coś, wybierzemy jakąś osobę, która mówi, że sprzedała swój, nie wiem, wazon z pierdami za 1 000 000 000 i ktoś kupuje potem udziały. Aktualnie wykres owego jednorożca, a więc firmy wycenianej na ponad $1 000 000, wygląda tak. A Natalię można było zobaczyć na trybunach jakiegoś turnieju tenisowego w towarzystwie pana Gajtka, który założył Superbit. I zdjęcia, które z tej kolacji z tym Grekiem krążą po sieci,
to są zdjęcia podpisane jako Super Beat. Jakby, no chyba sami kumacie, że to jest ten sam case, co tam Marty Renty, która mówiła, że sprzedała swoją cyfrową miłość za milion, a w końcu ktoś powiedział, że powinna przed fiskusem jakby się rozliczyć z tego i ona przyznała wtedy ze wstydem, że wcale nie sprzedała niczego za milion, tylko ją poprosili, żeby tak powiedziała, bo po prostu całe to NFT miało dzięki temu iść w górę. Mówiąc krótko, kariera Natalii Janoszek w Hollywood to jakieś 3 sekundy siedzenia na piasku w kostiumie kąpielowym i brak jakiegokolwiek tekstu. Jej kariera w Bollywood to jakieś podrzędne produkcje, których nikt nie ogląda, nikt nie zna. Z kolei milion dolarów wziętych za kolację z jakimś starym cepem z Grecji to po prostu chamska promocja firmy, której kurs potem zaczął szorować pod nie. W ogóle jak już to oglądasz, bo pewnie ktoś ci to pokazał. Wiadomo, jesteś wkurzeni, teraz dzwonisz do prawnika, do menadżera, pytasz się, czy można coś z tym zrobić, czy da się to zablokować. Nie można, to już poszło, to już ludzie oglądają. No w każdym razie jesteś teraz wściekła. Przy okazji chciałem ci zadać pytanie. W 2018 roku wygrałaś nagrodę na festiwalu IFFA. Nie mylić z IFFA. Prestiżowy. I w 2019 znowu wygrałaś nagrodę na festiwalu IFFA. Ale ty nic nowego nie zdążyłaś zagrać między jednym a drugim festiwalem. Zastanawiam się, czy sam zrobił research, był bardzo dobry, a temat nie był nigdzie poruszany. Wiesz co, czasami to jest tak, że dostajesz maila, czy tam wiesz, jakąś wiadomość na Instagramie od jakiegoś widza i podrzuca ci jakiś wątek, albo w ogóle jakiś temat, wiesz, porusza i zaczynasz w tym grzebać i masz nagle, o kurwa, rzeczywiście. Więc to mogło być też, ja na przykład czasami dostawałem takie wiadomości, gdzie temat niemalże był na jakieś, wiesz, elementy pierwsze rozłożony. Są Caroline Derpiński, na przykład dostałem jakieś, nie wiem, chyba dziewczyny, która, nie wiem, czy do szkoły z nią chodziła, czy z tego samego miasta była i tam też, człowieku, jakieś screeny były sprzed lat, rzeczy z profili, które w ogóle już nie istnieją. Więc no czasami tak jest, że wiesz, że po prostu dostajesz, nie wiem, 70% kontentu, samemu jeszcze weryfikujesz przy okazji dorzucając rzeczy, które samemu się odkopało i zbierasz to wszystko w całość. Więc nie wiem, czy Stanowski rzeczywiście wszystko aż tak sam tutaj szukał, czy ktoś mu trochę podrzucił temat, no ale znowu te filmy i tak dalej oglądał, przynajmniej z tego co mówi, że śledził te rzeczy i sprawdzał. Ale fajny materiał. W sensie taki pokazujący, jak można, do jakiego... Inaczej, bo zauważcie cały czas tutaj, że to nie jest tak, że ona opowiada o rzeczach, które się nie wydarzyły, w sensie w ogóle, że się nie wydarzyły, tylko ona nadaje im ogromną rangę. I to jest zajebiście skuteczna metoda na takie przebicie się gdzieś tam w mediach, a tym bardziej, jeżeli mówicie o czymś, co z punktu widzenia Polski jest w jakiś tam sposób egzotyczne. I to zajebiście działa. No mam nadzieję, że... Wiecie, że ten schemat nie będzie dalej funkcjonował, może też te portale trochę się tak otrzeźwią, bo to też nie jest tak, że ona pierdzieli jakieś rzeczy, takie rzeczy kompletnie niepodparte niczym. To się coś dzieje, tylko ona z małego jakiegoś lokalnego konkursu robi z siebie gwiazdę Bollywood na przykład. I to jest tym pojebane. Ale ktoś, kto sprawdza tutaj z Polski tak na zasadzie, dobra, zobacz, w ogóle taki jest konkurs. No jest taki konkurs, dobra, to dawaj ją, lecimy, robimy wywiad. Fake it till you make it. No trochę tak, ale... Że ten fake nie jest taki totalnie bez jakichkolwiek podstaw, o to mi chodzi, że robisz jakieś takie podwaliny, tylko potem o tym pierdolisz. I wiadomo, że gdyby na przykład te rzeczy, czy jakieś nagrody, które ona zdobywała, były na rynku polskim, no to tutaj ludzie mają tego świadomość, jaka jest ranga tego, łatwo to sprawdzić i tak dalej. Ale jak nagle mówisz, że to gdzieś tam jest w Indiach, albo tutaj Caroline Derpiński gdzieś tam w Miami, no to jest takie, no może w sumie to jest tam takie ważne. I wiesz, i leci ta narracja i wszyscy to kupują.